Ja jestem fizjoterapeutką i zajmuję się rehabilitacją neurorozwojową dzieci, szeroko pojętą i terapią integracji sensorycznej. Mój syn od 3 miesięcy się uczył u pani Lidii i to, co się stało z nim, to wielka przemiana. Dzięki nauce gry na fortepianie i myślę, że nie jest bez znaczenia sposób nauki i osoba, która uczy, dokonał takiej przemiany, że ta wrażliwość, która była dla niego trudnością i problemem przez dużą ilość osób wytykanych, to zostało pokazane mu jako ogromny jego atut i on uwierzył w siebie, polubił siebie, swoją właśnie wrażliwość i muzykę. Właśnie z takiej pozycji lękowego dziecka nagle się stał dzieckiem szczęśliwym, wrażliwym i znającym swoją wartość. I ta muzyka go naprawdę przemieniła. Nauka gry na instrumencie przy bardzo dobrym wsparciu wiem, że może działać bardzo terapeutycznie. I wiem, że tak zadziałała właśnie u mojego syna. Bardzo poprawiła się koordynacja oburęczna, w ogóle coś, co było dla niego trudnością i niechętnie podejmował rehabilitację i terapię. To uzyskał grając na fortepianie i uzyskał to i z sukcesem, i z przyjemnością. Na pewno miało to bardzo duży wpływ to, że sposób prowadzenia zajęć był bardzo motywujący, dający mu dobre wzmocnienie, wiarę i to nakręciło go na jeszcze większe sukcesy. I myślę, że każde dziecko, bez względu na to, czy ma jakiekolwiek trudności rozwojowe, czy nie, powinno się uczyć gry na instrumencie z takim dobrym wsparciem, bo wpływa to bardzo silnie na umiejętność rozwoju kontroli właśnie obustronnej koordynacji, wzrokowej, okoręka i już nie mówiąc o abstrakcyjnym po prostu myśleniu i komunikacji, uwrażliwianiu, słuchaniu, rozwoju słuchu, kontroli, koncentracji słuchowej. To jest doskonałe. Wojtek był dzieckiem, które bardzo wcześnie garnęło się do nauki gry na instrumencie, jednak wcześniej nie uczył się na żadnym instrumencie, bo każde wymogi, nakazy, zakazy po prostu były bardzo dużym ograniczeniem i zniechęcały go do nauki. Jak poznał panią Lidię i poznał tą metodę, bez porównania jest to no, coś, co otwiera dziecko na muzykę i na świat muzyki, ale też na naukę gry. Mam porównanie, bo mam dwie starsze córki, które sama kończyłam średnią szkołę muzyczną, więc uczyłam się takim klasycznym sposobem i w podstawówce zresztą po 3 latach wyleciałam z tej szkoły, bo właśnie nie chciałam się uczyć grać na skrzypcach tak klasycznie, na zasadzie przymusu i zakazów i nakazów i sztywnych ram. I mam dwie córki, która jedna właśnie skończyła podstawówkę na flecie, a druga kontynuuje w średniej szkole grę na skrzypcach. I wiem, jak to jest okupione właśnie z jednej strony przyjemność, ale jakby więcej tam jest takiej surowej, ciężkiej pracy. Tutaj ta praca wygląda zupełnie inaczej. Ona jest nadal ciężka, bo Wojtek nie ma dnia, kiedy on nie odstępuje od tego fortepianu. On po prostu cały czas, tak jak wcześniej wchodził w interakcję i ciągle przeszkadzał innym, to teraz można powiedzieć, że trochę nam przeszkadza, ale dlatego, że on ciągle po prostu gra. Na dodatek zaraża właśnie innych, bo jego siostra młodsza zaczęła grać to, co on, właśnie dlatego, że on po prostu ją tym zaraził. Zaraził swoją pasją, która powstała, bo pomimo tego, że rok temu tej pasji by nie można było uruchomić po prostu w innym systemie edukacji, takim klasycznym.